swoimi dziećmi, biskupem Edwardem, ojcem Stanisławem, Krzysztofem i Marią. Czcigodni księża biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Chrześcijański pogrzeb, a w takim uczestniczymy, jest znakiem wiary wobec wielkiej tajemnicy, jaką jest ludzkie życie. Nieuchronna śmierć i obiecane na chrzcie świętym życie wieczne. Chrześcijański pogrzeb to smutne rozstanie z osobą bardzo bliską. Tak też jest i dzisiaj. Wokół trumny świętej pamięci Kazimiery stanęła najbliższa rodzina. Mąż, synowie, córka, dalsi bliżsi krewni oraz znajomi i przyjaciele. Dla nich jest to ból i cierpienie. Przecież zamyka się historia życia żony, matki i babci, sąsiadki i przyjaciółki. Powracają już tylko wspomnienia i pozostają niedopowiedziane słowa. Chrześcijański pogrzeb to również wielka prawda, którą usłyszymy za chwilę w prefacji, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. I to te słowa rozbudzają nadzieję i oddalają smutek. Wszyscy przecież wierzymy w życie po śmierci i wszyscy wiemy, że nadejdzie chwila, kiedy spotkamy się z naszymi zmarłymi, gdy skończy się nasze ziemskie życie, i przekraczając próg śmierci, wejdziemy do lepszego życia, w którym nie ma już bólu i cierpienia, ale radość spotkania ze Zbawicielem i Rzeszą Zbawioną, wśród których ufamy spotkać zmarłą Kazimierę. Zatem wbrew temu, co czuje nasze serce, potrzeba nam szukać radości w tym ziemskim rozstaniu i tak żyć, abyśmy osiągnęli niebo i dołączyli do tych, co zostawili puste miejsce na ziemi, aby znaleźć nowe w niebie. Dlatego potraktujmy dzisiejszą uroczystość pogrzebową jako czas dziękczynienia za dar życia żony, matki, babci, znajomej osoby, a przede wszystkim gorliwej chrześcijanki. W liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian słyszymy słowa: nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. W życiu więc i w śmierci należymy. Przypomnę je dzisiaj w odniesieniu do życia świętej pamięci Kazimiery K. Śmierć, która zapukała do drzwi jej życia, zamknęła kartę historii, jakże bogatą w wydarzenia ważne dla niej i dla jej rodziny. Jestem przekonany o prawdzie tych słów, podobnie jak wszyscy tutaj obecni. Znaliśmy przecież zmarłą Kazimierę i wiemy, że nie żyła tylko dla siebie. Jej życie wypełniło się służbą. Najpierw w domu rodzinnym, gdy dorastała i dojrzewała do wiary. Następnie w powołaniu do małżeństwa i macierzyństwa. I to tutaj najbardziej widać to życie nie dla siebie, ale dla rodziny, czyli męża, dzieci i wnuków, którym poświęciła dziesiątki lat swojego życia, nie szczędząc trudu i czasu, miłości i troski. Dlatego dziękujemy za to poświęcenie i ślad miłości, który trwał w zdrowiu i chorobie, dobrej i złej drogi. Trwał w czasie prześladowania religii i w czasie wolności. Trwał również w tych ostatnich miesiącach,
gdy trzeba było zmierzyć się z cierpieniem, które stało się ostatnią drogą tutaj na ziemi. To ten ślad miłości zaszczepiony w codziennym życiu zaowocował pięknym świadectwem czuwania męża i dzieci przy cierpiącej żonie i matce. Ona nie była sama ze swoim cierpieniem i umieraniem. Ona była w gronie najbliższych. Widziałem to na własne oczy, gdy odwiedziłem zmarłą Kazimierę w szpitalu. Umiłowani bracia i siostry, wschodnia legenda opowiada o królu, który bardzo chciał poznać historię człowieka i jego losy. Zwołał więc mędrców swego królestwa i nakazał im napisanie tej historii. Po wielu miesiącach mędrcy przynieśli do króla kilkadziesiąt ksiąg, w których opisali historię człowieka. Gdy król zobaczył tak wielką ich liczbę, zasmucony powiedział, że nie zdoła ich wszystkich przeczytać i poprosił, aby dokonali streszczenia. Minęło kilka tygodni i mędrcy powrócili do króla, przynosząc 10 wielkich ksiąg. Ale i ten widok zasmucił króla, którego siły stawały się coraz słabsze i czuł, że zbliża się kres jego życia. Poprosił kolejny raz swych mędrców, aby dokonali streszczenia. Na następny dzień do komnaty królewskiej przyszedł jeden z mędrców, trzymając w swojej dłoni kartkę papieru, a na niej zapisane jedno zdanie, mówiąc królowi: oto historia człowieka. Zdziwiony i zaskoczony król powiedział do niego: tym jednym zdaniem mam poznać historię człowieka? Mędrzec odparł, że tak. Tu jest cała prawda. Król wziął do ręki kartkę papieru i zaczął czytać. Ludzie na świecie żyli, pracowali, poświęcali swoje życie dla innych, cierpieli i umierali. My, chrześcijanie, możemy jeszcze dopisać jedno stwierdzenie do tego prawdziwego zdania: i zmartwychwstaną w dniu ostatecznym. I to ta prawda jest nadzieją dla żywych i zmarłych. To ta prawda łączy świat żywych i zmarłych. Dlatego warto te uroczystości pogrzebowe potraktować również jako małe rekolekcje adwentowe, które głosi nam zmarła Kazimiera. Głosi je postawą swego życia dopełnionego w wymiarze ziemskim, ale trwającego w wymiarze obietnicy Jezusa. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Oraz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Głosi je dobrocią i cierpliwością swego ziemskiego życia, szczególnie okazaną w chwili choroby i cierpienia. Głosi je świadectwem wiary, na którym zbudowała wraz z mężem Stanisławem dom otwarty na Boga. Dom, do którego trafił Boży głos wzywający dwóch synów do życia zakonnego i kapłańskiego. I chociaż żal i smutek zagościł w rodzinie i gronie przyjaciół, to myślę, że możemy być dumni, iż byliśmy świadkami tak przeżywanego chrześcijaństwa, które nie tylko w słowie, ale i w czynie przyznało się do Chrystusa. Kochani bracia i siostry, na cmentarzu Łyczakowskim znajduje się grób Marii Konopnickiej, a na nim fragment jej wiersza pod tytułem Na cmentarzu. Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. Ufam, że właśnie taką mogiłą będzie grób Pani Kazimier. On nie da nam łez,
On nie przywoła skargi ani żałości, ale pozostawi nam przykład czynu i siły na dzień przyszłości. Przyszłości pustego miejsca, ale przyszłości dobrego przykładu, wiernej miłości do Boga i rodziny.